Siemaneczko kochani, witajcie na kanale Lukasz. W dzisiejszym odcinku w cyklu z handlarza, z dziennika mechanika będziemy zajmować się Renault Zoe, które jest przygotowane do sprzedaży. Także kochani, w opisie tego filmu dowiecie się, jaka jest cena tego auta. Jak widzicie, na auto teraz jest brudne. Ja sam korzystałem z tego auta od stycznia. Zostało przeze mnie zakupione w styczniu. Mamy tutaj bardzo dużo pracy do zrobienia dzisiaj. Przy tym aucie musimy je całe umyć, musimy je wypolerować, wywoskować. Musimy wybrać tapicerkę, zająć się całym środkiem. Plus do tego mamy tutaj tarcze klocki. Te tarcze klocki będą dzisiaj też wymienione. Do tego jest pęknięta sprężyna, a więc od razu obydwie sprężyny wylatują z tego miejsca. No i przejdźmy sobie jeszcze tutaj. Tutaj mamy jeszcze taką malutką obcierkę na zderzaku przednim. To tak dla waszej wiadomości. Ja tutaj sobie ten element spoleruję. Troszeczkę zaprawimy sobie pędzelkiem to miejsce, ale nie będziemy tego już całego lakierować. Jeśli ktoś by chciał sobie wylakierować cały zderzak przedni, to jak najbardziej można. Także można rozmnożyć pieniądze, można rozmnożyć dzieci, można rozmnożyć nasiona, kwiaty i wszystko, ale nie rozmnożymy czasu, a więc zabieramy się już tutaj szybko, ostro do roboty, abyśmy mieli tą sobotę jeszcze później dla rodziny i dla znajomych. Także zapraszam do oglądania, do subskrybowania, łapki w górę i bierzemy się za temat. Jest różnica? Jest. Dobra, mamy już autko mniej więcej umyte. Weźmiemy sobie jeszcze tutaj ściereczką, poprzecieramy troszkę komorę silnika. I tak naprawdę odpalimy zaraz sobie tryb klatka, tylko tryb poklatkowy. Będziecie mogli zobaczyć w przyspieszonym tempie efekt tutaj pracy. Oczywiście z jakimś drobnym moim komentarzem w trakcie tutaj poszczególnych etapów prac. Także tutaj no, tej komory silnika nie myjemy tak pod ciśnieniem, bo nie ma po prostu po pierwsze takiej potrzeby. Te wszystkie takie newralgiczne punkty no to mają tutaj taką wodoodporność, wodoszczelność, że nie musimy się bać o to, że to jest wszystko tutaj przykurzone. Możemy sobie tylko ściereczką, tak żeby po prostu to wszystko ładnie dla oka wyglądało, poprzecierać, powycierać. Ale nie zalecam ostrego traktowania jakimś szlochem pod ciśnieniem tej komory silnika. Jeżeli nie mamy doświadczenia w naprawach, w myciu, jakimś takim autodetailingowym aut, ponieważ można sobie tutaj więcej szkody niż pożytku narobić, no bo taka woda pod ciśnieniem, przykładowo, jak możesz tutaj pokazać na przykładzie takiej wtyczki, gdybyśmy to z bliskiej odległości tutaj chcieli czyścić, doczyszczać, to można tak naprawdę to nawet uszkodzić. A tego nie chcemy, no bo szkoda by było, żeby po myciu auto przestało nam odpalać, nie? Także zabieramy się do pracy. Zobaczyć, ile tutaj kurzu lata w powietrzu na latarce. Świetle od latarki, wszystko ładnie widać. Jest głośno, ale robota idzie jak ogień, także to lubię. No i fajnie, jak widzicie, mamy tutaj już górę auta przygotowaną do demontażu MacPhersonów. Także tutaj trzeba było sobie zrobić troszkę dojście do tych trzech śrub. No przy okazji fajnie, bo mogę sobie bardzo dokładnie wyczyścić te całe podszybie. Ostatnio w jednym z filmików na TikToku pokazywałem wam fajny patent, jak sobie segregować śrubki. Tutaj w tym wypadku wszystko wrzuciłem do jednego wora, czyli jak jest taka, powiedzmy, szybka robota, no to nie ma co się czaić. No, można powiedzieć, że doświadczeni mechanicy i tak wszystko wrzucą w jedno miejsce, a potem w odwrotną stronę składamy to z powrotem. Oczywiście jak ktoś nie jest doświadczonym mechanikiem, no to może ta sztuka się nie udać, ponieważ no, my to robimy na co dzień systematycznie, a więc no, tutaj niektóre partie mózgu się już do tego, że tak powiem, przystosowały, czyli ta pamięć, jeśli chodzi o śrubki, gdzie powinny być, jest wyćwiczona.
A więc tutaj teraz odkręcamy sobie te raz, dwa, trzy śrubeczki z jednej strony, z drugiej strony. No tutaj już nie będziemy chyba musieli nawet demontować sobie tego mechanizmu wycieraczek. Dojście tutaj ograniczone, ale jest. I tak naprawdę, zaraz Wam pokażę jeszcze, o, przy okazji, taki patencik na wycieraczki. Jak widzieliście, wycieraczki są zdemontowane, ale jest tutaj przyklejona tasiemka. A na tasiemce jest zaznaczona pozycja wycieraczek po to, żeby potem przy montażu nie tracić czasu już na montowanie, ustawianie tych wycieraczek w odpowiednim miejscu, tylko robimy cyk, 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 zaznaczone, oszczędzamy czas, oszczędzamy pieniądze. No i tutaj już te tarcze, zobaczcie, one są zjechane do tego stopnia, że tutaj już nierównomiernie zbierają. Tu jest rdza, tu jest rdza. A więc ta powierzchnia klocka, która pracuje, nie pracuje tutaj w pełni. Pomimo tego, że tutaj te klocki jeszcze są w miarę ok, tak naprawdę to jeszcze nie kwalifikowałoby się do wymiany. Ta powierzchnia tutaj jeszcze jest w tym wypadku jeszcze wystarczająca, ale no tak jak mówię i dobrze wiecie, auto jest przygotowywane pod sprzedaż, a więc wymieniamy sobie tarcze klocki, tym bardziej, że odrobinkę piszczą. No i tutaj pęknięta sprężyna. Nie wiem, czy widać, nie widać. Spróbuję sobie odpalić latareczkę. Tutaj jest sprężynka. O, tu jest pęknięta sprężynka. Nie, ta nie jest pęknięta. Druga jest strona pęknięta. Można sobie to bardzo łatwo organoleptycznie sprawdzić. Mi w tym wypadku udało się to usłyszeć w trakcie jazdy. O, już tutaj nie ma, ona powinna dojść tam do samego końca, ale jej tutaj nie ma. Zobaczycie sobie to wszystko przy demontażu. Przy demontażu tych oto łączników stabilizatora bardzo trzeba uważać. One najczęściej się ukręcają. Ja mam jeszcze dobrą porę, w razie czego jak mi się urwą te śruby, łącznie z tutaj z tym gwintem, no to pojadę szybciutko do sklepu, kupię nowe. Także warto mieć w zapasie dwa łączniki stabilizatora przy wymianie sprężyny, a także łożysko górne amortyzatora. Czasem, nawet jeżeli nie słyszymy, że łożysko jest uszkodzone, może by się okazać, że do środka dostała się woda i wtedy warto jest to wymienić od razu. Jeżeli łożysko jest ok, nie musimy wymieniać, to już jest Wasza wola, czy chcecie to zrobić, czy nie. Ja bym zalecał wymienić, oczywiście, jeżeli mówimy o wymianie sprężyn, no to tutaj moja sztuka, zgodna ze sztuką mechanika, sprężyny wymieniamy parami. Dlaczego? Ano dlatego, że w razie ostrego, gwałtownego hamowania na jakiejś śliskiej, nierównej nawierzchni, koła będą Wam tak latały góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół. No i oczywiście, jeżeli obydwie sprężyny zachowują się tak samo, to mamy jeszcze jakąś kontrolę nad autem, ale jeżeli obydwa amortyzatory nie pracują tak samo, no to jedno koło może Wam odbić i ładnie przykleić się z powrotem do nawierzchni, a druga może tak sobie latać góra, dół, góra, dół, góra, dół. Gdzieś tam na YouTubie fajny filmik krąży z samochodem marki BMW, który pokazuje właśnie przejazd przez taki uszkodzoną nawierzchnię z uszkodzonym zawieszeniem. Tam bardzo łatwo, bardzo fajnie obrazuje to, o czym chcę Wam teraz powiedzieć. Także zabieramy się za robótkę. Przepraszam, że tak sapię, ale po prostu pracujemy. Pracujemy, pracujemy. Autko wygląda coraz lepiej. Tutaj mój kolega bardzo dobrą robotę robi, jeżeli chodzi o pranie i czyszczenie. Zobaczcie, tutaj nawet wyciągamy kanapę po to, żeby auto prezentowało się jak najlepiej, aby nowy nabywca mógł cieszyć się jak najdłużej tym autem. No i też, żeby nie było wstydu, gdyby ktoś z Was miał to kupić do Polski i powiedzą: a panie, Łukasz to tak zrobił, naściemniał, to wcale nie było dobre. No to właśnie chcę robić dobrze, troszkę czasem wolniej, troszkę może drożej, ale przede wszystkim dobrze. Także kciuki w górę, subskrybujemy i zapraszam także do subskrypcji kanału na TikToku, gdzie wrzucam więcej takich daily materiałów, można powiedzieć, czyli w ciągu dnia. Jak widzicie na YouTubie, moja aktywność jest czasem ograniczona. No, wiąże się to z tym, że mam bardzo dużo obowiązków, także zapraszam do dalszego oglądania, jeśli jesteście ciekawi, jak to autko będzie
finalnie się prezentowało. Może ten odcinek podzielimy na dwie części, bo już widzę, że jest tu dużo ciekawych tematów, które mogę Wam przy okazji i patentów, które mogę Wam przy okazji sprzedać. A nie chcę też, żeby ten film trwał 40 minut, więc w razie czego to będzie część pierwsza, a część druga oczywiście w następnym tygodniu, jeżeli zostanie to podzielone na części. Jak się drwa rąbie, to i wióry lecą. I nie inaczej jest przy demontażu końcówki drążka kierowniczego. Tutaj mi nie chce się poddać. Ta nakrętka stawia opór na tyle duży, że już nawet sobie tą przejściówkę uszkodziłem. Będę musiał wziąć nową. Całe szczęście jakieś mam, ale wydaje mi się, że już ta większa została stąd wyciągnięta. Coś tak mnie pamięć, jeśli mnie pamięć nie myli. I tak chyba jest. Tak, ta największa jest, jedna, druga już zużyta, więc będę musiał resztę kręcić ręcznie, ewentualnie sobie tym dużym elektrycznym kluczem będę odkręcał, między innymi to. No tutaj taka rada, no mówię, to trzeba najlepiej sobie podgrzać, uważając, aby nie spalić z tyłu gumki, bo to z tyłu jest gumka ze smarem. Troszeczkę podgrzewamy i wtedy na strzała odkręcamy. Jeżeli jest możliwość, czasem można przytrzymać z tyłu sobie jakimiś obcęgami, uważając, żeby gumy nie uszkodzić, i wtedy to nam fajnie schodzi. No ewentualnie się po prostu ukręca, urywa i trzeba wymienić. Co do samego zacisku hamulcowego, no to trzeba też uważać przy demontażu, aby on tam bezwładnie nie wisiał. Możecie sobie zobaczyć, ja tutaj sobie zaczepiłem ten zacisk tutaj o zwrotnicę, miejsce mocowania jarzma trytytką. Dzięki temu tutaj nie jest napięta ta, powiedzmy tak, nie jest obciążone to po prostu, dzięki czemu nie uszkodzi się. Tam jeżeli komuś się zdarzy, to powiedzmy na 5 minut, no to tam za wiele złego nie powinno się stać, ale czasem wychodzi jakiś problem w trakcie pracy i trzeba wtedy zostawić tak na przykład na dzień albo kilka dni, no i wtedy już może się odkształcić i może być jakiś problem. Co tu jeszcze można powiedzieć? Można jeszcze powiedzieć o naszej tarczy, która z zewnątrz wyglądała po japońsku jako tako, a od wewnątrz nie nadaje się już do niczego. Niestety tutaj zobaczcie, ta powierzchnia pracowała już tylko w jakichś okolicach 50%. Tutaj jest już w ogóle nic nie pracuje, już nawet rdza weszła. Tutaj jest to wszystko zjechane, zwichrowane. I tak naprawdę tylko na tej powierzchni pracował klocek, a powinien pracować na całej powierzchni, a więc 50% osłabione hamulce od strony wewnętrznej plus około 20%, no 15% powiedzmy od strony zewnętrznej, co nam się przekłada na niską, mniej skuteczną siłę hamowania, a w kryzysowych sytuacjach wiadomo, czym się to może skończyć, także warto jest sobie też spojrzeć na te swoje tarcze od wewnątrz, często, gęsto, zresztą najczęściej przy serwisach. Zresztą przy autach elektrycznych hamulce są co 2 lata, przynajmniej w Norwegii, serwisowane po to właśnie, aby uniknąć takich niespodzianek. No, klocki tutaj mięsa tak zwanego było jeszcze sporo, więc one nie kwalifikowały się do wymiany, ale z racji takiej, że tarcza jest powichrowana, no to tutaj zakładamy oczywiście na nowe tarcze, nowe klocki, żeby Wam nie przychodziło do głowy zakładanie na nowe tarcze starych klocków. O nie, nie, nie. No to wtedy są nowe tarcze też tak naprawdę tak samo będą zwichrowane jak stare, bo nie będzie cały klocek dokładnie przylegał. Także bierzemy się dalej do pracy. Jeszcze tutaj taka drobna rada z tej lewej strony, jak już mamy odkręcone wszystko na dole, to żeby odkręcić cały amortyzator od góry, trzeba odkręcić te 3 śruby. No i tutaj w tym wypadku o wiele jednak łatwiej jest, jeżeli zdemontuje się ten mechanizm wycieraczek, no bo wtedy mamy tutaj bez problemu dojście. I teraz jeszcze taka uwaga, z tymi 3 śrubami jest taka zagwozdka, że one też lubią sobie po prostu tak skorodować od spodu, że potem ciężko jest je odkręcić i często, o widzicie, tam jest, o, w tym miejscu tam jedna śrubka, tam jeszcze druga, trzecia. One są jednak mocno nastawione na działania wody, soli, a więc korodują bardzo łatwo.
Całe szczęście to, za co lubię Francuzów, że oni naprawdę bardzo fajnej stali używają do produkcji swoich aut. Spójrzcie choćby tutaj. Są miejsca, punkty. Tu jest na przykład masa. Tutaj jest jakieś inne sprawy. Śrubki. Wszystko ładnie ocynkowane i zabezpieczone odpowiednią farbą. Także pomimo tego, że to auto ma już lat 7, to tak naprawdę nie ma tutaj ani grama rdzy. Nawet na spawach, na łączeniach. Spójrzcie, jak to wszystko. To jest akurat z liści, taki osadzik, ale tutaj dosłownie nie ma ani jednego grama rdzy. Nawet pomimo tego, że tutaj są odpływy. Spójrzcie, tutaj woda stoi. Tutaj się nigdzie żadna rdza nie zbiera. Także naprawdę. O, tutaj choćby maska, tak? Ranty jakieś. Nic, kompletnie nic. Środek, tutaj ta powierzchnia między, ten taki płaszcz między górną częścią karoserii a dolną, zawoskowany. A więc, no naprawdę, tutaj znaleźć rdzę na tym aucie to jest, to trzeba, jak to się mówi, ze świecą szukać, aby znaleźć taką rdzę, no bo ciężko, ciężko, ciężko. Tutaj są tylko jakieś tam pojedyncze, mniejsze odpryski. Dwa znalazłem na masce, które i tak zrobię, więc auto nie posiada żadnej rdzy. Progi jeszcze przed polerowaniem, ale możecie sobie zobaczyć, tutaj się nic nie dzieje. Nic tutaj nie ma. Także naprawdę, fajne autko. To są jakieś drobne rzeczy. Tutaj tu kropeczkę zamalujemy gdzieś tam przy klameczce. To są takie małe drobnostki. No nie ukrywajmy, auto ma już 7 lat, więc trochę już przejechało, więc to też nie jest auto pierwszej młodości, no ale myślę, że po tej naprawie, którą i mechanicznej, i kosmetycznej, którą tutaj zafundujemy temu autu dzisiaj, będzie można z dumą powiedzieć, że auto jest praktycznie jak nowe. Nowa sprężynka już jest na miejscu. Pozostaje nam teraz wszystko jeszcze złożyć do kupy, obczyścić niektóre powierzchnie przed montażem nowych tarcz hamulcowych. Oczywiście tutaj ta powierzchnia musi być ładnie wyczyszczona, tak jak teraz, no to nie powinno się na to zakładać, no bo jest ta płaszczyzna nierówna. Nie będzie tarcza dobrze przylegała i może wtedy bić. A więc to czyścimy, oczywiście czyścimy jarzmo, blaszki, czyścimy bądź wymieniamy na nowe. I wtedy oczywiście jeszcze prowadnice. W tym wypadku prowadnice chodzą fajnie, więc można sobie wymienić smarwnik. I wszystko składamy do kupy, także tutaj już roboty dużo nie zostało, szybko to składam i bierzemy się za kontynuację polerki. Na tym etapie prac już środek mamy wyczyszczony. Teraz sobie pobrudziłem. No nic, jak chcecie zobaczyć środek, jak wygląda, to musicie obejrzeć ten film do końca. Na końcu będzie efekt końcowy. Także lecimy. Chciałem dobrze pokazać wam coś, ciekawostkę, którą odkryłem i trąciłem o kawkę swoją, którą piłem. Tutaj ktoś próbował demontować wcześniej już łącznik stabilizatora i oczywiście ten łącznik stabilizatora tam musiał siedzieć twardo, nie chciał wyjść, więc ktoś sobie wpadł na pomysł, że sobie go wytnie, tylko tak go wyciął, że o ile, tyle o ile tutaj jeszcze jest to delikatnie naruszone, to już tutaj na dole, no to tutaj już dał chłopak jazzu. Mało co nie przeleciał się na wylot. Oczywiście w tym wypadku ta góra jest dalej w 100% sprawna i połączona ze sobą, no tak samo, tutaj, no, na pewno jest to osłabione troszkę połączenie, ale nie na tyle, żeby trzeba było to wymieniać. Zresztą tutaj powierzchnia nakrętki styka się całą stroną z jednej strony, bardzo dużą płaszczyzną z drugiej strony, a więc tutaj nawet gdyby to było przecięte, to nie trzeba tego jakoś specjalnie od razu szybko wymieniać, no bo jaka to siła musiałaby zadziałać, żeby wyrwać na przykład tę nakrętkę i musiało to by się, powiedzmy, wyciągnąć, no tylko już w wypadku wypadku to takie coś mogłoby się rozwalić w trakcie standardowej, normalnej jazdy. Tutaj nic by raczej nie zadziało się, a więc składamy to tak jak jest. No i kawy się już nie napije. Trudno. Żony kubek.
Jeszcze na sam koniec tutaj przy układzie hamulcowym bardzo ważna sprawa. Na pewno widzieliście, tarcze zostały odtłuszczone, no bo fabrycznie są one albo pomalowane, albo są też pokryte takim specjalnym smarem, aby nie zardzewiały przez lata magazynowania. Także to jest bardzo istotna sprawa. Bez tego po prostu spalicie sobie tarczę, ponieważ klocki nie będą dobrze tarły o tą tarczę. Spalicie klocki, przypalicie tarczę i będzie wszystko nie działało skutecznie. Druga sprawa, smarujemy sobie te wodziki, tak, aby one tutaj luźno chodziły. No i trzecia sprawa, tutaj ta powierzchnia, to wszystko też musi bardzo delikatnie tutaj chodzić, no bo nasz klocek pracuje w bardzo małym zakresie. Tutaj to nie jest tak, że to się ściska tak i tak, to jest po prostu tak naprawdę milimetry, dziesiątki milimetrów to się przesuwa, to tak naprawdę tylko nacisk kładzie. I żeby potem ten nacisk nie pozostał, to nasz klocek po procedurze hamowania musi się delikatnie cofnąć. A jeżeli będzie stał, no to oczywiście znowu przyspieszone zużycie tarcz, klocków i wszystko do wymiany. Dlatego tak ważne, aby tutaj te wodziki były na chodzie, żeby tutaj ta powierzchnia była na chodzie. I oczywiście tutaj też smarujemy sobie pastem, który jest pozbawiony... Raz, że wysokotemperaturowy, dwa, pozbawiony drobinek metalu w sobie, czyli takim to smarem dopiero możecie sobie nasmarować tą powierzchnię, żeby Wam się tutaj nie zapiekło. I też nie trzeba tego smaru nawalić, nie wiadomo ile to ma być na tej powierzchni, która jest tutaj powierzchnia styku klocka z blaszką. Także tutaj mamy nowiutkie blaszki, a więc nie trzeba było czyścić tych starych. No, lepiej jest mieć te nowe, ale jeżeli nie ma, no to też można to po prostu bardzo ładnie wyczyścić. To są często ocynkowane blaszki, także one wcale aż tak bardzo nie korodują. Z reguły są, po prostu jest na nich pył hamulcowy. I to ten pył hamulcowy koroduje i po zdarciu tego płynu pod spodem mamy taką oto blaszkę. No i co, teraz składamy wszystko. Siemaneczko kochani, także to już końcówka tego odcinka, także prezentacja auta po czyszczeniu. Tak ono nam się teraz tutaj prezentuje w pełnym słońcu. Auto wygląda naprawdę przeobłędnie, pięknie. Kolor ma bardzo ładny, jak zresztą możecie sobie zobaczyć na może zdjęciach na ogłoszeniu, do którego też jest link w opisie. Teraz sobie wezmę kamerę przednią, użyję i pokażę Wam bardziej z bliska, jak to autko wygląda. A więc nasze Zoe pokonało 50 tysięcy kilometrów. Nie było bite, a tak żadnych uszkodzeń. Wszystko to, co widać, oczywiście jakieś pomniejsze, drobne odpryski na masce można znaleźć, bądź gdzieś tam w jakichś miejscach. Tutaj ten element został delikatnie przeze mnie pomalowany, tylko pędzelkiem, lakierem w sztyfcie, po to, żeby nie straszyło. To możecie sobie zobaczyć na początku odcinka, bądź w części pierwszej tego odcinka, bo jeszcze nie wiem, czy ten film zostanie podzielony na dwie części, czy pójdzie wszystko w całości, ale ogólnie auto jest w pełni sprawne, ma wymienione przednie tarcze klocki, obydwie sprężyny przednie, pełny serwis zrobiony, także można po prostu wsiadać i jechać. Zobaczmy, jak się prezentuje bagażnik. Nie jest on największy, ale przynajmniej tak jak dla nas do tej pory był wystarczający. Z tyłu podróżowała dwójka dzieci. Oczywiście fotele, kanapy, wszystko zostało wyprane. Gdzieś tam jeszcze, o tutaj widzę, troszkę brudu pozostało. Nie została wyczyszczona jeszcze, nie zostały jeszcze kompletnie wyczyszczone plastiki w środku, ale korzystając dzisiaj z ładnej pogody, wyjechałem tutaj, żeby porobić zdjęcia. Także tak mniej więcej to wygląda. Jeżeli jesteście zainteresowani kupnem tego auta, no to zapraszam do kontaktu mailowego. Tam możemy nawiązać kontakt. lcgarage@gmail.com. Pokazuje nam przebieg, nie pokazuje nam przebiegu. Zaraz wyjdziemy z drugiej strony.
Autko tutaj ma parę fajnych takich detali, między innymi tutaj na podszybiu, nie na podszybiu, na, dobrze, na podszybiu. Na dachu tutaj mamy takie właśnie wzorki nawiązujące do układów scalonych. Czekajcie, czekajcie, gdzie mam kluczyk? Tu mam kluczyk. Zaraz sobie wsiądziemy do auta. Odpalimy je. Auto przejechało. Przejechało. Czekajcie. Tutaj cyk. Aha, tu z prawej strony. Średnie zużycie prądu 15,4 kWh. Tak naprawdę latem to ja spokojnie uzyskiwałem tym autem 150 km, 160 km. Zigmą 100, 120. Tutaj też spokojnie można sobie uzyskać. 51,074. No, 51,074 km. Także tyle auto przejechało. Oczywiście auto jest w ciągłym użytku, a więc może przejechać jeszcze więcej. Serwis tutaj jeszcze nie został skasowany, ponieważ w przyszłym tygodniu właśnie będę jeszcze tutaj wymieniał filtr przeciwpyłkowy, jakiś bremsę weskę, czyli płyn chłodniczy, nie chłodniczy, tylko płyn hamulcowy, aby nam tutaj wszystko działało tak jak trzeba. I po tych zabiegach auto jest gotowe. Holder na telefon zabieram, radio DAB tutaj jest takie dodatkowo troszkę niechlujnie zamontowane przez poprzedniego właściciela. Oczywiście mogę to zdemontować. Zobaczcie sobie, ta antena jest tam po prostu rzucona do przodu. Myślę, że tutaj też po prostu trzeba będzie to troszkę przemontować. No ale tak mniej więcej się to autko prezentuje. Jest ono naprawdę bardzo fajne. My byliśmy z niego bardzo zadowoleni. Korzystaliśmy z niego od lutego. Tak naprawdę zostało już wtedy kupione z myślą o tym, żeby je zhandlować jak najszybciej, ale żona się w nim zakochała i powiedziała, że chce sobie pojeździć, i tak jeździła, ale że trafił nam się ostatnio właśnie ten Mercedes, no to postanowiliśmy sprzedać to auto. Także gdyby nie ten Mercedes, no to pewnie byśmy się z tym autem nie rozstawali, no ale z racji takiej, jaka jest, no to się rozstajemy. Także zapraszam do kontaktu. Oczywiście nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę, subskrypcji, komentarzu pod filmem. Także ja już się będę z Wami żegnał. Życzę Wam wszystkim dobrego dnia, bądź też dobrego wieczora i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Cześć!